poprzednim odcinku. No proszę. I system hula. Ło kurde! Tego się spodziewałem. Moi drodzy, wczoraj ukończyliśmy Alien Isolation. Na nowo przeszliśmy całą grę w 4K i uznałem, że zrobimy to samo z dodatkami fabularnymi, które dostępne są w grze. Ogólnie dodatków jest kilka, natomiast co ciekawe, fabularnych, no cóż, jest dwa. Mowa o załoga przeznaczona na stracenie oraz ostatnia ocalała. To tymi dodatkami się zajmiemy. Dzisiaj przejdziemy sobie oba i mam nadzieję, że dołączycie do mnie w tej niedługiej przygodzie, bowiem oba przejdziemy w jednym odcinku, tak żebyśmy mieli zupełnie całą serię zakończoną. Zacznijmy więc od załogi przeznaczonej na stracenie, którą mam nadzieję przywitacie kciukiem w górę. You know, the primary air shaft may work to our advantage. We can lead it through down to the main airlock. Who gets to go into the vent? Możemy ustawić, kim gramy. Kurde, Bele. No nie no, zagramy Ellen Ripley, nie? Zarówno w tej części, jak i w kolejnym dodatku. What do I need to do? Ripley, you lead it into the primary air shaft. We trap it on the lower deck. Then Ash opens the airlock. Lock down the maintenance hatches where Parker, Lambert and me are tracking it on the way. Let's do it, people. A psik na zdrowie. Wszystkich dodatków, moi drodzy, jest 5. Ale klimat, nie? A my przechodzimy te, które mają jakąkolwiek fabułę. Powinno być więc nadzwyczaj ciekawie. Dokąd się udać? Zdobyć apteczkę, zdobyć racę opcjonalne, okej. Okay. Nigdy nie wiadomo. Zdobądźmy. Cześć, Ash. Ripley. I'd have a look around first, see if there's anything that might help. You never know. Okej. Okay. Mamy to. Praca też zdobyta teraz tu i w drugą stronę. Do samego końca. Tu jest w ogóle dużo rzeczy, które możemy podnieść. One się jak najbardziej przydadzą. Nostromo has landed on the surface of the planetoid the acoustical beacon is transmitting from. Dallas, Kane and Lambert are making preparations to approach the beacon on foot. Surface structure is basalt with traces of rhyolite and probable lava overlays. Atmosphere, inert nitrogen, little oxygen and high levels of free CO2. Pressure reads at 10 to the 4th times per centimeter. Quite the storm raging out there. To nic nie mamy do odebrania ani podniesienia. Droga więc prowadzi przede mną. Zbierz sprzęt. Not bad. Zespawaj włas. Kurde, czy wy to widzicie? Czujnik ruchu jest dosłownie taki, jak w oryginale w filmie, nie? Nie jest taki, jak używali ci z Sixen. Ale numer. The security system has shut a number of doors, so you'll need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation, unfortunately. Sure. Dobra, to do dzieła. Sprzęt zbierać po drodze, mówisz? Dużo tego sprzętu to mi nie dajecie.
down. This plan is crazy. Some kind of suicide. It's the only plan we've got, Parker. If you've got a better one, I'd like to hear it. Yeah, yeah. Ojej. Typie. Ja tu tylko przejazdem. Masakra. Części. Cześć. Mnie tu nie ma. Naprawdę mnie tu nie ma. Przynajmniej tu wiemy, że jest jeden. O, shit. To za wredny typ, no nie? To właśnie. O kurde, bele, wiecie kto to? No. Morda. To jest Brett. Grał go Harry Dean Stanton. On grał także w Zielonej Mili chociażby. W wielu filmach grał, ale w Zielonej Mili grał postać, która była całkiem taka też drugoplanowa, jednak miał zawsze takie role epizodyczne, które robiły wrażenie. Albo jakąś wartość do filmu wnosiły, nie?
to see you, Ripley. By rights, it should have been me going in there. It was my choice, Dallas. Let's get this done. Okay, I'm through to the aft decks. Right. Find the primary air shaft system and lead the creature down to the deck below. I can connect to the airlock systems from my terminal. Kurde, ile paliwa. Tak to ja mogę. Że tu? Ja pierdykam. To jest bardzo złe, co tu się dzieje. Hold on a second. I think I got... Yes, it's in there with you. Where is it, Lambert? Right around there. You're gonna have to be careful. To wesoło. Stara. Lambert, konkretniej, prosto, prawo. To jakieś fanty dla mnie. Wszystko puste. O co ci chodzi, gro? Na normalu wszystko puste? Szok. Taki jest plan, unikaj obcego. Airlock is primed. Wait for it to enter the outer airlock chamber and be ready to close it in. Jak go zamknąć? Chciałem go zamknąć. O kurde, główna śluza jest tam daleko? Przesrane.
something strange happening here. Chyba schować, nie? Idzie? Hałaśnika nie mam, więc... Chyba nie idzie. O, w końcu. Nara ci, typie. It was worth a try. We're going to have to think of something new. Jakie creepy. Bring back life form. Priority one. All other priorities rescinded. You can't. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. It's structural. Perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Last word. I can't lie to you about your chances. But you have my sympathies. Dobre. To co, moi drodzy? Trzeba teraz zacząć. Ostatnią ocalałą. We're gonna blow up the ship. We'll take our chances in the shuttle. Good. We're gonna need coolant for the air support system. Nawet muzyka jest z oryginalnego filmu. Parker, I've powered up the shuttle. Have you got those coolant tanks ready? We're doing it. You want to give us a hand down here? Prowadź. Oh my God! Get out of the way! Get out of the way! Lambert is gonna kill us! Lambert, for Christ's sake, get out of the way! Get out of the way, Lambert! Mówisz. No konstruuj, o co chodzi? Przecież masz warunki. No i w czym rzecz? Ale dziwnie. Lambert. Lambert, Lambert, ty. O kurde. W
Wiecie, jaki jest plus takiego czujnika ruchu, nie? Plus takiego czujnika ruchu jest taki, że mogę zawsze go włączyć i jak widzę, że śmierć po mnie idzie, to mogę się przygotować lepiej, nie? Co chcecie? Skurczybyk jest agresywniejszy. Please work. Thank you. There's something loose on the ship. This unknown organism. It came out of Cain. We just ejected his body out into space. I know how Ash missed this thing on the medical scan. It would have been visible. Anyway, he's putting together some sort of tracking device to help us catch it, and Brett and Parker are rigging up something to drive it toward the airlock. But this should never have happened. This is why we have quarantine regulations. For this reason. Stara, odpalaj. System awaryjny autodestrukcji Nostromo. Włączenie tego radia to jest zły pomysł. Tym szybem się dostanę tam, okej. To jak najbardziej mi to pasuje. Wtedy tego bydlaka chyba uniknę, nie? Dobra, i teraz na wprost. Do przodu. Znośnie. No nie gadaj. Mam nadzieję, że on za mną nie pójdzie. To ślepy zaułek? Niemożliwe. Dlaczego poprowadziło mnie tutaj, skoro... A.
Raczej tutaj. Tu i cały czas gówno. Come on, Ripley. Horyzoncie cisza, nie? Dobra. Jedziesz. Jakoś to będzie. Teraz stąd w prawo, tak? Pożądano. Dobra. Jestem. Florence Officer Locke. Due to a much depleted crew, the Nostromo's warrant officer is in the process of collating with Mother. There is a somewhat high probability of her discovering Special Order 937. I am containing the incident. The organism is deadly, and it's entirely likely that whatever it is, its safe procurement and analysis is assured. Flash signing off. Znamy to. Znamy to z zakończenia Isolation. Mam nadzieję, że on mnie nie może skasować w takim momencie, nie? Okej. Okay. Jedziesz. Okej. This is it. Klimat, nie? Mogliby nawet na tym silniku zrobić ekranizację po prostu Nostromo. Udało się. Poniekąd. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up.
This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. I'll see you soon, Amanda. Be a good girl. I love you. Moi drodzy, ograliśmy wszystkie dodatki do Alien Isolation. Są oczywiście jeszcze te takie survivalowe, w których musimy przetrwać ileś tam, wiecie, włączyć przycisków i przetrwać ileś tam minut i tak dalej, ale to są jedyne dwa, które są jakkolwiek fabularyzowane. No i poza tym odnoszą się do ósmego pasażera Nostromo, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Niniejszym pełna seria Alien Isolation zakończona. Jaką grę chcecie zobaczyć kolejną, dajcie mi koniecznie znać. Możemy nawet przyjść Alien Colonial Marines, bo uwielbiam to uniwersum i myślę, że wszystkie gry Aliena, których jeszcze nie przeszliśmy, warto by było na kanale pokazać. Dajcie mi znać, jakie są wasze opinie, jakie gry byście chcieli zobaczyć, byśmy odświeżyli lub pograli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy tymczasem. Pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden film was nie minie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.